Okej, słuchajcie, witam Was w kolejnym unpackingu. I dzisiaj będziemy odpakowywać paczkę, którą zamówiłam sobie z okazji moich imienin, które są jutro. A są to wycofane koniki z firmy Schneiss, które udało mi się znaleźć na OLX-ie. Jeżeli Was interesuje ta strona, no to zostawię Wam linka w opisie. Może też Was coś zainteresuje. A ja teraz spróbuję to otworzyć. Jestem bardzo podekscytowana i oczywiście powiem Wam, ile te konie dokładnie kosztowały, gdybyście byli zainteresowani. Wszystko widzę dobrze zabezpieczone. Może Wam tutaj pokażę. O, jak to wygląda. Będę teraz powoli to wyciągać. I mamy pierwszego konika. Ale on zimny. Jest to Ogier Quarter Horse. O. Gdzie? On pochodzi z roku... O, tu strasznie napisy są nawet zdarte, jak widzę. Ale który to jest rocznik? To jest rocznik 2008, więc bardzo stary model, już praktycznie niedostępny nigdzie poza OLX. Jeszcze bardzo się cieszę, że wreszcie go mam. Już długo go szukałam. Teraz kolejny. To Ogier Palomino, też bardzo wycofany, z roku 2009. O, też go bardzo ciężko dostać kogokolwiek, że wreszcie go mam. Bardzo dobrym stanie zresztą. Teraz kolejny. To źromaczek arabski. Ten najstarszy, który jest, to jest rocznik 2003. Wow. Naprawdę stary model. Nie sądziłam, że jest on tak stary, ale ma tyle samo lat co ja. Bo ja też jestem z 2003, więc... No, ciekawe. Kolejny to... Klaczka Marsz. Którą... Też bardzo chciałam. To jest rocznik 2011. O. I tak naprawdę już dwa ostatnie modele. Klacz arabska z roku 2007. To jest ta najstarsza, która mi się najbardziej podoba. Naprawdę wygląda jak prawdziwy arabek. Jest po prostu śliczna. I już ostatni koń. Tym razem nawet jest z metką. Jest to źrebaczek szwarcwaldzki. Ten starszy. To jest rocznik 2008, z tego co widzę. Chciałam jeszcze zdobyć jakoś jego mamę i tatę, ale niestety już nie było ich na tym ogłoszeniu. Teraz troszeczkę zniżę Wam widok, żebyście lepiej widzieli te konie. O. I tu praktycznie już raczej nic nie ma, także chowam to. Te wszystkie śmieci. Odczepię jeszcze temu konikomi metkę. O. O, więc właśnie takie 6 koników sobie zamówiłam.
Najtizacje, jak Wam się podobają, ja jestem bardzo zadowolona, że udało mi się zdobyć takie wycofane konie, bo naprawdę ciężko je znaleźć i w końcu mi się udało. Wszystkie ceny tych poszczególnych koni oraz ich imionka będziecie mieli podane na końcu filmu wraz z ich zdjęciami. Także to by było już wszystko. I jeżeli chcecie, to możecie już dzisiaj składać mi życzenia imieninowe, ponieważ moje imieniny są jutro. I też pamiętajcie, że dzisiaj jest rocznica 6 lat kanału, także też możecie złożyć mi gratulacje, bo akurat dzisiaj i jutro, wiecie, są takie najważniejsze święta. Dla mnie jedne z ważniejszych, czyli właśnie rocznica kanału i moje imieniny, które zawsze obchodzę. Także możecie coś zostawić sobie w komentarzach z tej okazji tych rocznic. Z tej rocznicy kanału i nie tylko. Także do zobaczenia.